Dziś zajmiemy się tematem wymiany akumulatora w pojeździe. Należy zacząć od tego, że jeżeli po szeregu czynności sprawdzających akumulator, wszystkie czynniki wskazują, że należy wymienić ten element, wówczas postępujemy według pewnego schematu. Oto jak on przebiega. Demontaż powinien przebiegać w następujących etapach. 1. Wyłączenie silnika. 2. Odłączenie w pierwszej kolejności ujemnego bieguna akumulatora, a następnie dodatniego. 3. Wyjęcie akumulatora bez jego przechylania, aby uniknąć wycieku elektrolitu. Po odłączeniu akumulatora ulegają skasowaniu dane zawarte w urządzeniach elektronicznych, ale można temu zapobiec, podłączając do instalacji na czas przeprowadzanej wymiany dodatkowe źródło prądu o odpowiednim napięciu nominalnym. Montaż nowego akumulatora powinien przebiegać przy wyłączonym silniku spalinowym. Tu również obowiązuje zachowanie należytej ostrożności, by nie przechylać akumulatora wkładanego do pojazdu z uwagi na możliwość wycieku elektrolitu. Przed podłączeniem elektrycznym należy posmarować bieguny wazeliną techniczną. Następnie podłącza się najpierw dodatni biegun akumulatora, a potem ujemny i zakręca się zaciski. Na koniec trzeba sprawdzić zamocowanie i prawidłowe położenie akumulatora. Jeżeli pojazd posiada wąż odprowadzający gazy, należy podłączyć go do jednego otworu odpowietrzającego, zatykając drugi otwór korkiem. W praktyce nie naprawia się takich części jak kostki połączeniowe, oprawy bezpieczników i żarówek, przerywacze kierunkowskazów, styczniki. Jednak można naprawiać niektóre sygnały dźwiękowe o konstrukcji umożliwiającej rozmontowanie i ponowne zmontowanie. Przezwajanie uszkodzonych cewek elektromagnetycznych sygnału dźwiękowego jest nieopłacalne. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem i zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych modułach kursu.